pokojem, jesteśmy zaskoczeni i nie było czasu jeszcze go pokazać. Pozytywnie najważniejsze. Bardzo nam się podoba przeszklona cała ściana z widokiem na góry. Czyściutko, pachnąco. Emma ma dodatkowo materac, czyli nie musimy spać na jednym łóżku. Pokój taki kosztuje 200 zł za dobę. Cena chyba dobra, bo warunki są naprawdę mega. U nas na razie wycieczka dosyć tak na szybko. Wszystko na szybko, 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 bo właśnie chcieliśmy dojechać do tych naszych znajomych, którzy czekali, bo oni już byli od wczoraj tutaj w tym miejscu. No i oni chcą jechać, zwiedzać, cały czas na nas czekają. No bo niestety, no ale 4 godziny drogi mieliśmy, więc trzeba było trochę na nas poczekać. Ale już zabukowaliśmy się, mamy pokój. Tylko co najgorsze, zostawiłem ładowarkę od kamery w pokoju. No i mam nadzieję, że coś będę mógł jeszcze dzisiaj pokręcić. No trochę mi tej baterii jeszcze wystarczy. W każdym razie jedziemy zobaczyć jakiegoś teraz bardzo dużego Buddę. I mam nadzieję, że już od tego momentu wycieczka będzie na spokojnie szła. Bo już jesteśmy razem i na spokojnie będziemy sobie zwiedzać. No i tyle właśnie. Zaraz zobaczymy tego bardzo jakiegoś wielkiego Buddę. Pokojem jesteśmy zaskoczeni i nie było czasu jeszcze go pokazać. Pozytywnie najważniejsze. Bardzo nam się podoba przeszklona cała ściana z widokiem na góry. Czyściutko, pachnąco. Emma ma dodatkowo materac, czyli nie musimy spać na jednym łóżku. No elegancko, naprawdę. Wzięliśmy jeszcze pokój ze śniadaniem. Zobaczymy, jakie jutro będzie śniadanie. No bo miejsce jest naprawdę piękne, więc fajnie będzie tam zjeść sobie jeszcze śniadanie. Ile taki pokój? Dobra, pokój. Nie nabijaj teraz, bo jak ci braknie baterii, no to właśnie. Możesz nagrać w pokoju. Właśnie, no dobra, to mogę nagrać w pokoju, tylko już powiem, że pokój taki kosztuje 200 zł za dobę. No więc taka cena chyba dobra, bo warunki są naprawdę mega. Okej, jedziemy zobaczyć Buddę, bo szkoda baterii. Dobra, mała zmiana planów, Budda będzie później. Teraz idziemy na kajaki. O, tamtędy. Nie, tak naprawdę nie idziemy na kajaki, ale można sobie na kajakach tutaj popływać. My idziemy gdzieś właśnie, gdzieś tam wzdłuż tej rzeki, gdzieś tu coś pochodzić, popatrzeć na krajobrazy. A... No, takie. Taka ściana cała. No, schody też. Powiem wam, że tereny tutaj są mega. Na tych kajaczkach tam sobie płyną w takich pięknych okolicznościach. Tutaj ludzie wchodzą do wody, kąpią się. A jaki tam na drzewie ten? O, no, taki lizard. O, wow, takie zwiedzanie to ja lubię. Po takich rzeczach chodzić, po takich parkach, rzekach. Tutaj przynajmniej jest tak, że nie ma żadnych jakichś tam węży, ani nic, dobre ścieżki, więc fajnie się chodzi. Bo właśnie można też gdzieś tutaj w tych parkach iść na różne wodospady, tylko że trzeba daleko iść, tutaj nam powiedziała koleżanka, są, że trzeba iść na przykład 3 km w jedną stronę pieszo, po jakichś wąskich, stromych ścieżkach i jest niebezpiecznie i tak dalej, więc się nie wybieramy. Ale tutaj klimacik jest mega. No, nie. Czysta raczej. What is there? Nie wiem. Co tam jest ciekawego? A jakaś rybka chyba tylko. A gdzieś tam, ale takie małe rybki. The water is cold? Yeah. Cold? Yeah. No raczej zimna taka górska woda, ale pewnie nie aż taka bardzo zimna, skoro jest tak gorąco tutaj. No to nie tak jak w Polsce. No. Co? No, fajna taka. Masz też dobry
I co, jaka woda? No ale nie, to jest bardzo cool. Wolę, this is warm water. Ale kolor ma piękny. But beautiful jest... color, color. No to nie jest taka śliska, słona, bo ona jest taka śliska. Śliska? Ale na kogo skoczył, widzisz? Crazy. Skoczy czy nie skoczy? Ja, poszedł. No to mają tu radochę. Nie no, normalna ciepła woda. Cieplutka, ale jaki ma kolor, to jestem w szoku. O, małe rybki sobie tutaj pływają. Normalnie ciepła woda. Wow. Patrzcie właśnie na to, tutaj powinno się przyjechać ze swoimi krzesełkami, czy tam ze swoją matą, rozłożyć się wygodnie i sobie tutaj po prostu siedzieć, kąpać się, wziąć sobie coś do jedzenia. I to jest takie kolejne miejsce, gdzie po prostu można sobie odpocząć od upałów, bo tutaj jest akurat bardzo przyjemnie, bardzo. Tam przed chwilą na parkingu było bardzo gorąco, a tutaj jest mega. Nie jestem pewny, czy myśmy dobrze pojechali. No tutaj mamy kierowcę przewodnika, który kieruje nas na Big Buddę, ale no droga nie wygląda ciekawie. Jedziemy przez jakieś, kurde, dziury. Taką drogą w dżungli, przez las jakiś. Zobaczcie, tutaj w ogóle ciężko nawet nawrócić. A teraz robi się jeszcze wężej. No już w ogóle wjeżdżamy no w las, no, totalnie w las. I to chyba nie jest ta droga, którą mieliśmy tu przyjechać. Chyba to jest sprawdzanie nawigacji w tamtym samochodzie. I chyba będziemy musieli się wrócić, no. Musimy wrócić, tylko jak my teraz mamy stąd wrócić? To jest chyba okej, droga. No chyba tak. Coś tam widzę, że jest w miarę okej. No, natomiast cofać. Tak, tutaj Dorka mówi, że można cofać. Daj. W lusterku. Aha. Gdyby on się nie zakopał, bo on tak skręca na ten, na dziurę. Na dziurę? Ale nie, to chyba... No. Dobra. Puść go pierwszy. Boli, boli. Gdzieś ty nas tu w krzaki porwał, wyciągnął. Toż to lasy, dżungla. A nie Big Buddha. Big Buddha chce mieć czyste stópki. Co ty, człowieku? Gdzie po takich dziurach? Jajajajajajaj. Tutaj jakiś pan coś tam robił w lesie. Zobaczcie, tutaj takie kamienie, głazy ogromne, tu coś kopią. Szlak. Gdzie tym myśmy pojechali? Zabłądziliśmy, no. Zgubiliśmy się w Tajlandii. Takie dziury, kałuże. No, z tajskim przewodnikiem w Tajlandii żeśmy się zgubili. No i znowu kamerujemy nie to, co mieliśmy kamerować, no ale widzicie, takie przygody. Się jest, nie wiadomo gdzie, to się... Przygoda, tak się to kończy. Przygoda, w każdej chwili szkoda. Tak, to jest właśnie ta cała wycieczka. Co tam Big Buddha? Na Big Buddzie są wszędzie, wszyscy tam byli, widzieli popularne miejsca. Tu po dżungli nikt nie jeździł, ale patrzcie na to, tu w ogóle kukurydza taka normalnie rośnie, patrzcie na to. Widzicie? Normalna kukurydza. Kukuric i już taka prawie, że gotowa. Taka wysoka kukurydza. Wyrosła jak... No. No dobra. Jedziemy, zwiedzamy tajskie dżungle. O kurde, tutaj co? Ekipa zbiera kukurydzę. Ale tereny. Patrz, takie trawy wysokie. No i taką wycieczkę to ja lubię. To mi się podoba. Patrz na to. Tutaj się chyba jakieś domki buduje. Tutaj jest agroturystyka. Właśnie kwitnie w tym momencie. To najlepsze. Za niedługo będą gotowe. Będzie można sobie tutaj przyjechać z kobrami
z elefantami i z buffalo'ami i małpami manki pomieszkać. Przed chwilą widzieliśmy tego Buddę właśnie, tylko nam zniknął. Bo chyba właśnie żeśmy za szybko skręcili. Gdzieś nam zniknął. O, jest tam przed nami. Przed nami jest Budda znowu. No, mam nadzieję, że już teraz trafimy. Patrzcie, tutaj też w sumie ta droga tak niewiele lepsza. Znaczy dobra, bo asfaltowa. Ale też po takich, kurde, dżunglach. A tutaj no, na prawo to taki ogromny Budda, że zaraz się aż zdziwicie, jaki ogromny. Tylko, kurde, krzaki nie widać. Ale naprawdę duży. Kurde, będzie widać go czy nie będzie, to poprawię. Jest z przodu. Z przodu? A, z przodu. Właśnie, jaki wielki Budda. O jacie. To chyba nawet nie Budda, tylko jakiś mąk. Mnich. No. Kurde. Tutaj też jakieś nowe domy. Po lewej co? Jakaś stadnina koni? Chyba, że słoni. Słoni? Może i słoni. A dzisiaj wycieczka z auta ogólnie, tak najwięcej. O, skręcamy, są autobusy, Chińczycy. Jest Budda. O, jaki Budda. Taki wielki, nie wiem, czy nie jest większy niż ten w Bangkoku, nie? No. Chociaż tamten chyba nie jest największy, ale... Jest Big Budda. Dobra, parkujemy, idziemy. No serio, robi wrażenie na żywo. Tutaj w kamerze może nie jest taki wielki, ale ogólnie jest ogromny. Idziemy tam szli z bliska, ale no tutaj naprawdę robi mega wrażenie. Czekaj, tutaj będzie bicie teraz ten. Nice sound. Oh my god. Ale dźwięk. Ciężki. Dasz radę? Trzy razy musisz. Tylko mi się życzenie. Albo podziękować. Nice sound. Jakie długie życzenie. Czekaj, zrobicie zdjęcie. Ale to normalnie aż mam ciarki. Tak? No. Tak? Wszystkie drgania wytegowały z ciebie złe energie. O, patrz, jakie ładne też kwiaty. No. Oho. Ale ładne kwiaty. Już trochę kwiatów mamy, ale tutaj jeszcze takie też są ładne. Chyba coś kupimy dzisiaj, jakieś kwiaty do domu. 40 baht? Okay. 40? Okay. And this one? Yellow? 40. 40? 40, same, same? Ah, okay. When we back, we buy. O, patrz, 40 batów za takie ładne te. Za takie ładne kwiaty. No patrz, te żółte i tamte po 40 batów. To są fajne. Będziemy brać. Mega, no. Ale ten biały chyba ładniej. Mega pachnie. No. Mhm. To kwiaty dla Buddy. A tamte, jak będziemy wracać, to za 3 sztuki zapłacimy tylko 100 batów. Czyli... Czyli bardzo dobra cena, dosłownie za 12 zł, niecałe, 3 takie piękne kwiaty, to po prostu choćby nie wiem co, to je weźmiemy. Będzie dobrze z nimi, będzie dobrze. Ale tu dźwięki piękne. Ktoś tam gdzieś bije jeszcze też w takie te. Ale fajne miejsce też. Ale te dźwięki, jak ktoś tam bije w ten taki wielki, kurde, nawet nie wiem w co, w bęben taki, to normalnie słychać tutaj takie piękne dźwięki, że... Ale wielki słoń. Juf, juf, juf.
a wszystko obtoczone pięknymi, dużymi górami, palmami. No i takie widoki. Ej, a tu wiecie, o co chodzi z tym słoniem? Że trzeba pod nim przejść, to się ma szczęście. Myśmy teraz właśnie nie chcieli przejść obok, żeby nie pod słoniem, a tu wszyscy nam mówią, nie, 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 właśnie macie iść pod słoniem, dotknąć słonia, żeby mieć szczęście. No, no to jakby co, to na drugi raz idźcie i dotykajcie słonia, ale idźcie pod nim. O, widzicie jak dotykają? O, patrz jak go dotyka, bo chce mieć szczęście. No i takie rzeczy. A tu przed nami ten nasz wielki Budda. Big Buddha in the world? Yeah. Wow. Podobno największy Budda na świecie? No to ciekawe. Ale jest naprawdę bardzo duży, no. Foto? Emi? Foto? Nie? Toilet, patrzcie, tu takie schody. I jeszcze taka poręcz zarośnięta. O, ale to wygląda. Tutaj schody takie jakby takie starodawne. Pomalowane też na taki kolor trochę starodawny. Daje podwójne wrażenie takie. I jeszcze tutaj ta barierka. Taka obrośnięta, wygląda mega. Co? Jest wielki, co? Zrobisz jakieś zdjęcie stamtąd? No jedno tak, no. Czekaj, poczekamy, no są już razem idziemy. No powiem, daj tą czapkę. Powiem wam, że tyle mamy darów dla Buddy, że to szok. Emma, pokaż ile masz darów. Takich tutaj rzeczy? Tutaj ja. Trzymam kwiatki, bo to najpierw tu takie słonie, tutaj te dopalenia. Jacie, ile darów dla Buddy. Co? No bo Emka mówi tak, to ja będę miała szczęście, bo ty nie jesteś ze środy, a ja mówię, ja też jestem ze środy, no widok. Bo tutaj jeszcze się brało specjalnie ten, takie pod dzień urodzin prezenty dla Buddy, czyli jak ktoś się urodził w środę, jak ktoś się urodził w środę, to ma takie słonie. Jak ktoś się urodził w inny dzień, to ma inne słonie lub inne prezenty, inne kolory i tak dalej. Jeśli środa, to tak jak tu widać. Prezent gasił, ale my nie gasimy. Co? Się gasi świeczkę? Nie, bo nie, ja mam to sama. A ja złożyłem kwiaty za was. Jak to mogłeś zrobić? No, złożyłem kwiaty, bo... No bo przeszkadzały tu, ludzie tu chcieli kucać i tak dalej i tam położyłem, nasz pierwszy z brzegu z prawej jest i biały tam. A co z tym, to nie wiem, co się tu, chyba tylko takiego zostawię. Co? Nie mamy takiej małej bransoletki, tylko mamy duże. Hmm. To chyba tylko tyle, to się chyba tylko tu zostawia już. Złotka nie kupujesz. Ja się, jeszcze złotka. Bo złotku nie wiem gdzie. Dobra, złotko innym razem. Kurde, Budda taki wielki, że się nie mieści w obiektywie. Ale jest naprawdę ogromny. Świnki do zobaczenia na Instagramie i na Facebooku, także zapraszamy na Instagrama i na Facebooka. Przed chwilą właśnie mówię o tych świnkach, bo tam były świnki i tam były one nagrywane telefonem, więc zapraszamy na Instagrama i na Facebooka. A tutaj wchodzimy gdzieś w jakiś ogród i do jakiejś kawiarni. A tutaj takie ładne widoczki. I roślinki. A tam jest farma kaktusów. Ale ładnie. O, tu jakaś fontanna. Farma kaktusów zobaczymy tylko przez siatkę. I będziemy wchodzić. A tutaj. Wow, co to jest?
Ale coś dziwnego. Kurde, jaka dziwna roślina. Tu jaki kaktus chyba. On ma kolce wielkie i taki gruby ten czy jak to nazwać. A tutaj setki kaktusów przeróżnych, no i cała farma. Tak. Uważaj tam na pszczoły. Pszczoły? Tutaj sobie do kwiatków przylatują pszczółki. Ale ich tu jest, ja cię kręcę, rzeczywiście multum. No, tam restauracja, taka kawiarenka. Ale tutaj jest widok. Tutaj takie pola tajskie. Dżungla, a tutaj taki Budda, taka huśtaweczka. Wygląda to naprawdę przekozacko na żywo. Jest wypas. Tu jest dobry widok, Emma. Podziwianie dzikich terenów w ciąg dalszy. Nie wiem, co oni tu jeszcze uprawiają, ale mam wrażenie, że chyba ziemniaki. Chociaż tak serio to nie wiem co. Tak w sumie tak serio to tak nawet trochę podobna ta roślina do ziemniaka. Ale to nie bardzo, ale no trochę. No ale taki... Hej! Ale śmieszne, no. Gryzie? Ziemniaki. Gdzieś jaki łabędź? Ziemniaki tu są? Nie, no właśnie nie wiem, śmieję się właśnie, że ziemniaki, ale powiem ci szczerze, że to tak trochę wygląda jak ziemniak. Ziemniaki. Nie wiem. Trzeba byłoby wyrwać, zobaczyć. Wyrwij. Nie, no nie będę wyrywał. Tam jakie ładne palmy. No, tam ładne takie palmy. Podobają mi się. W ogóle to jest tak gęsto. Ta roślinność taka gęsta. Dziurze między górami. No. Tu są góry, tam są góry, tam są góry, tam są góry, gdzieś. Mm-hmm. Mega teren. A tutaj można się troszkę schłodzić w cieniu. Takie małe te. Kolce? Mhm. Takie bardziej jak włoski od kiwi. Mm-hmm. For me? Yeah. Okay.